Witam serdecznie i zapraszam do oglądania kolejnego mojego filmu. Czy to z matematyki finansowej, czy z finansów przedsiębiorstw, chciałam Wam omówić temat ustalenia wartości przyszłej, ale w przypadku, gdy kapitalizacja ma charakter ciągły. Kapitalizacja ciągła jest takim szczególnym rodzajem kapitalizacji, gdzie przyjmujemy, że liczba tych kapitalizacji w ciągu roku jest liczbą, która dąży do nieskończoności. A więc niesamowicie często dochodzi do kapitalizacji posiadanych środków pieniężnych w ten sposób, że więcej się już, że tak powiem, krańcowo nie da osiągnąć, bo bardzo często niewielkie pieniądze kapitalizujemy. Czy może inaczej, kapitalizujemy w niewielką stopę procentową. I teraz tak. Najczęściej jest tak, że jeżeli mamy do czynienia z lokatą bankową, jak w treści tego zadania, to musimy uwzględnić podatek 19%. Ale to wszystko zależy od ćwiczeniowcy, wykładowcy, czy on taką stopę procentową poddaje podatkowi dochodowemu od przychodów, od zysków finansowych. To wszystko jest zależne od wykładowcy. Nie ma, oni stawiają warunki. Jest to taki kapitalizację ciągłą możemy nazwać takim granicznym przypadkiem kapitalizacji niezgodnej, czyli odsetki dopisywane są w sposób ciągły, czyli bez przerwy, małymi fragmentami dodawane są kolejne odsetki i tworzą one dodatkowo powiększającą się bazę do naliczania. Wiem, że M jako liczba dąży do nieskończoności, to wiadomo, i wzór generalnie na ustalanie wartości przyszłej na podstawie wartości bieżącej w przypadku kapitalizacji ciągłej jest następujący. Mnożymy razy E jako liczbę Eulera do potęgi N razy R. Nie jest to nic skomplikowanego, bo N to jest w tym momencie okres czasu liczony dokładnie w latach, a R jest to zwykła stopa procentowa, którą my stosujemy przy naliczaniu tej lokaty. A więc sama liczba E to jest liczba, jak mówiłam, Eulera, stała matematyczna, gdzie do obliczeń na kalkulatorze wystarczy podstawienie 2,7182 i ta liczba musi zostać podniesiona do odpowiedniej potęgi. R, wiadomo, stopa procentowa. Jak mamy ustalić w tym momencie, jaka będzie wartość kapitału na koniec drugiego roku, bo nasza lokata miała trwać 2 lata i wiemy, że ona była początkowo w wysokości 10 tysięcy złotych i wiemy, że mamy do czynienia z kapitalizacją ciągłą, musimy ustalić, ile było lat, jak długi był czas trwania tej lokaty, ale podane w latach. I jaka była stopa nominalna też w stosunku rocznym, żeby wszystko było zgodne, było roczne. Jak wzór już znamy, to podstawiamy, czyli 10 tysięcy jako wartość początkowa musi być przemnożona przez liczbę Eulera, czyli tutaj podane 2,7182, ale podniesione do potęgi 2 razy 0,063 razy 0,81. To jest właśnie te 0,81, to jest tak zwana ta nasza tarcza podatkowa. Jeżeli ja uwzględniam, że jest to lokata bankowa, to uzyskam od niej przychody finansowe. Jeżeli u Was w treści zadania nic nie ma mowy o podatku dochodowym, a wykładowca mówi, że w ogóle go nie macie uwzględniać, to nie mnożycie tutaj w tej potędze razy 0,81, bo to jest uwzględnienie podatku dochodowego o wysokości 19%. Jeżeli tego nie zrobicie, nie będzie tego elementu, to według Was nie istnieje podatek dochodowy od przychodów finansowych i kwota u Was wyjdzie inna. W moim przypadku było to 11 074,465 zł. A więc mogę powiedzieć, że przy kapitalizacji ciągłej wartość lokaty, oczywiście po podatku dochodowym, będzie wynosiła właśnie te wyliczone 11 074,465
złotego. Na tym kończę omawianie przykładowego zadania. Jeśli to omówienie jest dla Was niewystarczające lub macie własną listę swoich zadań do opanowania, to zapraszam do nadsyłania maili wraz z załącznikami na adres mailowy zadania@projekty.wp.pl. Gdy będę miała taką możliwość, to na pewno odpiszę. Nie zostawiam maili bez odpowiedzi. Cały zakres materiału, jak i zasady współpracy ze mną są na stronie internetowej zadania@projekty.pl. Kanał YouTube plus projekt jest tylko mojego autorstwa. Zapraszam do jego subskrybowania. Takie dodanie do listy subskrybowanych kanałów pozwoli innym studentom dowiedzieć się o jego istnieniu i możliwości korzystania z jego zasobów. Dla mnie osobiście będzie to dobra wiadomość, że filmy przeze mnie przygotowane uznajecie generalnie za przydatne i powinnam nagrywać kolejne. A pomysłów na kolejne filmy mam jeszcze wiele. Filmy możecie naturalnie oceniać. Oczywiście możecie również krytykować filmy, jeśli jest taka potrzeba. Możecie zadawać również konkretne pytania dotyczące odtworzonego materiału. Mile widziane są również krótkie komentarze, czy dany film się po prostu Wam podobał, czy też nie. Na pewno chętnie zapoznam się z Waszymi uwagami, gdy tylko będę miała możliwość, na nie odpowiem. Zapraszam do udostępniania konkretnych filmów znajomym, czy to na maila, czy to na forum studenckie. Tu jest możliwość czy kopiowania adresu filmu, czy bieżącego fragmentu, czy kodu do umieszczania na stronie. Wówczas Wasi znajomi będą mieli większe szanse na sprawne nadrobienie zaległości w danym zakresie po odsłuchaniu moich wskazówek co do sposobu rozwiązywania zadania. To nie musi być trudne. Ktoś po prostu to musi prościej omówić. Pamiętajcie, że moje filmy mają charakter poglądowy. Wyjaśniam na nich konkretne zagadnienia z przedmiotów ilościowych. Dla Was najważniejsze pozostają notatki z ćwiczeń i z wykładów z Waszej uczelni. To wiedza ćwiczeniowców i wykładowców pozwoli Wam zdać najpierw kolokwium, a potem egzamin. Pamiętajcie, przeliczajcie zadania samodzielnie, ręcznie, te zadania z uczelni zgodnie z obowiązującymi na niej wzorami, bo tylko tym sposobem macie szansę na zaliczenie.